Amerykanie wyślą do Polski kolejnych 3000 żołnierzy. To reakcja na rosnące napięcie we wschodniej flance i ryzyko rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Kijów mobilizuje wojsko na wypadek ewentualnego konfliktu. Kolejne kraje wzywają swoich obywateli do opuszczenia Ukrainy. Zrobiły to Wielka Brytania, Łotwa i Norwegia, wcześniej Amerykanie. Każdy Amerykanin na Ukrainie powinien wyjechać tak szybko jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu najbliższych od 24 do 48 godzin. Reporter jednej z amerykańskich stacji podał informację, że Władimir Putin podjął decyzję o ataku na Ukrainę. Te doniesienia zdementował Biały Dom. Amerykański doradca do spraw bezpieczeństwa przekonywał, że Putin wciąż się waha. Inwazja może rozpocząć się w każdej chwili, nawet przed końcem igrzysk. Wystarczy, że Władimir Putin wyda taki rozkaz. Pojawiły się medialne doniesienia, że do inwazji może dojść w przyszłym tygodniu. Napięcie wokół Kijowa wciąż jest ogromne. W tych okolicznościach sekretarz stanu USA Antony Blinken telefonicznie połączył się z szefem dyplomacji Ukrainy. Ukraina nadal cieszy się trwałym i niezachwianym wsparciem Stanów Zjednoczonych dla jej suwerenności i integralności terytorialnej. Ukraina szykuje się do odparcia ewentualnego rosyjskiego ataku, zwiększa swój potencjał militarny. Prezydent Zełenski zarządził zwiększenie liczebności obrony terytorialnej do 2 milionów na wypadek, gdyby nasz kraj musiał się bronić. Przekazał ukraiński sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Oleksij Daniłow. Swoją obecność we wschodniej flance NATO zwiększają Amerykanie. Zapadła decyzja o wysłaniu kolejnych żołnierzy. Administracja USA przyśle do Polski dodatkowe 3000 żołnierzy. Jesteśmy w każdej chwili gotowi na przyjęcie żołnierzy amerykańskich. Poinformował na Twitterze minister obrony Mariusz Błaszczak. Zaraz po tym, jak oficjalnie doniesienia Reutersa w tej sprawie potwierdził Pentagon. NATO się nie cofa, wręcz przeciwnie, NATO umacnia się w Europie Środkowej. Takie są też decyzje prezydenta Stanów Zjednoczonych. Prezydent Andrzej Duda brał wczoraj udział w międzynarodowej telekonferencji zorganizowanej przez prezydenta Joe Bidena. Podtrzymał, że celem NATO jest ocalenie pokoju. Działania, które prowadzi Rosja, które prowadzi prezydent Putin, doprowadziły do jedności Zachodu, jakiej dawno chyba nie obserwowaliśmy. Sojusz, jak mówił polski prezydent, działa na dwa sposoby. Poprzez odstraszanie i zwiększanie potencjału obronnego, a także poprzez dyplomację. W Kijowie przebywał wczoraj minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Z prezydentem Ukrainy rozmawiał o pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa. Druga kwestia to była sprawa funkcjonowania i przyszłości formatu normandzkiego. A trzecia to polskich priorytetów OBWE. Rozmowy w ramach formatu normandzkiego wciąż nie przyniosły przełomu. Rosja konsekwentnie o eskalację napięcia obwinia Zachód. Otoczenie polityczne w Europie staje się coraz bardziej napięte. Czasem nie rozumiemy przyczyn tego napięcia, ale nie my jesteśmy mu winni. Te słowa rosyjskiego ministra obrony padły w trakcie rozmów z jego brytyjskim odpowiednikiem. Kiedy powiedzą mi, że nie zamierzają najeżdżać na Ukrainę, potraktujemy to poważnie, ale przyjrzymy się działaniom, jakie temu towarzyszą. Dziś trudno jako deeskalację odebrać rosyjskie manewry wojskowe, jakie trwają w pobliżu granicy z Ukrainą.